Cześć moi drodzy, witajcie. Witam was w pierwszej części Q&A, czyli moich odpowiedzi na wasze pytania. Uznałem, że przyjmie to formę audiologa. Na waszych ekranach w tym momencie pojawiają się jakieś moje prace hodowlane, takie prace, które wykonuję na co dzień. Stwierdziłem, że kilka osób pytało właśnie o to, co ja robię na co dzień, jak wygląda praca właśnie wśród mrówek i dlatego dzisiaj wam to pokażę, no i w międzyczasie będę odpowiadać na pytania. W tym momencie na ekranach widzimy sprzątanie i karmienie u mrówek formica cinera. No i zacznijmy może od pierwszego pytania. Kiedy po raz pierwszy dostałeś, kupiłeś mrówki, jaki to był gatunek? Moim pierwszym gatunkiem mrówek była formica cinera, którą udało mi się złapać. Zdobycie tej mrówki to był czysty przypadek. Udało mi się ją wyłowić z basenu i w tym momencie zaczęła się moja przygoda z mrówkami. Bardzo szybko zdobyłem kolejne osobniki tego gatunku, jako że w moim basenie topiło się ich całkiem sporo, a później także inne gatunki. Do tej pory jednak ten gatunek jest takim moim sentymentem. Już dawno tej kolonii nie mam, natomiast cały czas pamiętam, że były. Pytanie drugie. Ile wydałeś na hodowlę, sprzęt do nagrywania? Jeżeli chodzi o hodowlę, to nie bardzo liczę to, dlatego że to są koszty rozciągnięte w czasie. Na pewno wydaje się dużo na takie rzeczy jak gatunki egzotyczne. Ja na same Polyrachis divis wydałem ponad 240 zł, nie mówiąc już o wenatorach, na które wydałem prawie 300 zł. Ale tu też musimy liczyć sprzęt. Ja regularnie kupuję jakieś formikaria, jakieś gniazda, których ceny też nie są niskie, dlatego że średnia cena gniazda to jest jakieś 100 zł. Oczywiście do mojego wielkiego terrarium dla Polyrachis divis musiałem doliczyć właśnie jeszcze koszt szkła i całej instalacji, no i wszystkich elementów uzupełniających, takie jak przede wszystkim torf kokosowy, drenaż. Naturalnie musimy też liczyć koszty związane z wykarmieniem mrówek. Ja nie liczę kosztu miodu, dlatego że mam swoją pasiekę i korzystam z własnego miodu. Natomiast oczywiście muszę kupować owady karmowe, tak więc te koszty nie są małe i jeżeli mam być szczery, to liczyłbym je prawdopodobnie w tysiącach. Ale dokładnego kosztu no niestety nie znam. Pytanie trzecie. Jaki jest twój wymarzony gatunek, a jakiego nie chcesz się podejmować? Jeżeli chodzi o gatunki mrówek, to z takich wymarzonych, które chciałbym mieć, na ten moment to jest Diecema rugosum, a także Camponotus fulvopilosus. Oczywiście chciałbym mieć też gigasy, natomiast wiem, że to jest raczej niemożliwe, przynajmniej na moją kieszeń, ale to są takie marzenia, tak jak mówicie, marzenia, odległe marzenia, niekoniecznie muszą być spełnione. Jeżeli chodzi natomiast o gatunek, którego nie chciałbym się podejmować, to są przede wszystkim grzybiarki, zarówno Atta, jak i Acromyrmex. No niestety ja zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie stworzyć im idealnych warunków do rozwoju, stąd bardzo chciałbym je mieć, natomiast wiem, że nie jestem w stanie się nimi zająć. Kiedy nagrasz odcinek o ptasznikach? To pytanie też często się przewija i w tym momencie muszę się wytłumaczyć. Raczej tego jeszcze nie wiecie, ale ja od zawsze miałem arachnofobię. Nie bardzo lubiłem pająki, zresztą do tej pory ich nie lubię. Jeżeli chodzi o ptaszniki, to nie przerażają mnie tak bardzo jak nasze polskie pająki. Zwłaszcza kątnik domowy, którego ostatnio miałem na ścianie. Po prostu ile ambarasu przy tym było narobione, to sobie nie wyobrażacie. Jakoś nie bardzo pająki mnie przekonują, no ale oczywiście uznaję je jako jedne z gatunków, które istnieją i których nie powinno się zabijać celowo, dlatego że nam nie pasują. W najbliższym czasie jednak nie planowałem ptaszników, no może jakiegoś niewielkiego, natomiast tu raczej ktoś musiałby mnie pchnąć w stronę hodowli, bo sam niestety nie wystartuję. Teraz widzimy dokładanie poczwarek do mrówek formica cinera. Pytanie kolejne. Od ilu lat hodujesz mrówki i czy zrobisz live z poszukiwania mrówek w lesie? Jeżeli chodzi o to, od ilu lat hoduję mrówki, to mrówki hoduję już jakieś 7 lat, mniej więcej. Także jest to już dość spory kawałek czasu. Jako dziecko nie zajmowałem się hodowlą mrówek, miałem też inne zwierzęta, dlatego że w moim życiu zwierzęta są od zawsze. Natomiast same owady, same mrówki zaczęły się mniej więcej 7 lat temu. Jeżeli chodzi o live złapanie mrówek w lesie, to niestety nie ma na to szans. Jest to spowodowane głównie tym, że tam, gdzie ja chodzę na mrówki, nie ma w lesie zasięgu. Już sprawdzałem, uwierzcie mi, że sprawdzałem to i niestety nie mogę się połączyć z internetem. Pytanie następne. Jaka jest twoja najliczniejsza kolonia mrówek? Na ten moment wydaje mi się, że najbardziej liczną kolonią to są właśnie Polyrachis. Myślę, że ich liczba waha się w okolicach 1000 osobników. Od razu wam zdradzę, że w roku 2017 resetowałem wszystkie swoje kolonie. Pozbyłem się wszystkich kolonii, które miałem do tamtej pory i zaczynałem od nowa. Stąd ta liczba nie jest taka imponująca. Niemniej jednak kolonie cały czas rosną i w tym momencie już momentami zastanawiam się nad tym, jakiego rodzaju drapieżnika albo opór środowiska wprowadzić, który by troszeczkę tą liczbę redukował. Jakie są według ciebie najciekawsze i najbardziej nudne mrówki? Najciekawsze mrówki. Powiem tak, ja nie uważam, żeby jakieś mrówki były jakieś super ciekawe albo jakieś super nudne.
W swojej hodowli mam bardzo różnorodne mrówki, na przykład Camponotus cruentatus, które wyróżniają się wielkością i barwą. Podobnie jest również z Camponotus ligniperda. Ale mam też azjatki, czyli Polyrachis dives. Są one znowu wyjątkowe pod tym względem, że budują sobie gniazda ponad powierzchnią ziemi i są te gniazda bardzo ciekawe zbudowane z obszędu. Mam też takie mrówki jak Solenopsis fugax, które są bardzo drobne i prowadzą raczej niekorzystny dla innych gatunków tryb życia. Generalnie w swojej hodowli prowadzę takie gatunki, które w jakiś sposób się od siebie różnią. Nie mam na przykład miliona różnych formika, dlatego że one są zazwyczaj takie same, jeżeli chodzi o hodowlę. Dla mnie takie gatunki jak formica cinera, funicularia, fusca i inne nie różnią się niczym oprócz wyglądu, dlatego też staram się mieć jeden gatunek. Jeżeli chodzi o najbardziej nudne mrówki, to w mojej opinii najbardziej nudnymi mrówkami są Lasius flavus. Dlatego, że wykazują one niewielką aktywność na arenie, nie są jakoś bardzo szczególnie ruchliwe, nie są agresywne, no i stąd wydają mi się jednymi z mniej ciekawych mrówek. A może powiem inaczej, wydają mi się jednym z najmniej ciekawych gatunków z rodzaju Lasius. To, co robię w tym momencie, to jest przygotowanie substratu pod hodowlę prosionków. Jakie jest Twoje największe marzenie związane ze zwierzętami? Jeżeli chodzi o zwierzęta ogólnie, to moim największym marzeniem, takim naprawdę top of the top, które chciałbym spełnić i które mam nadzieję spełnić jakoś w najbliższych latach, to jest zobaczenie na żywo w środowisku naturalnym wieloryba. Najbardziej chciałbym, żeby to był płetwal błękitny, natomiast wiem, że może być z tym trudno, więc ogólnie chciałbym zobaczyć wieloryba na żywo. Następne pytanie. Co myślisz o owadzi terrarystyce? Dlaczego jedne owady są popularniejsze od drugich? I czy ta sytuacja będzie się zmieniać pod tym względem? Generalnie co sądzę o owadzi terrarystyce i o tym, jak ta sytuacja się kształtuje? Powiem tak. Jedne owady są popularniejsze od drugich przede wszystkim ze względu na to, że prawdopodobnie łatwiej się je hoduje. Po drugie, są pewnie bardziej dostępne i przede wszystkim są tańsze. Ja uważam, że głównym czynnikiem, który wpływa na to, jakie gatunki się hoduje, jest przede wszystkim cena. I tutaj uwierzcie mi, że wydaje mi się, że nawet łatwość hodowli nie wpływa na to, co się hoduje, tak jak cena. Dlatego, że jeżeli mamy coś, co jest bardzo łatwe w hodowli, natomiast bardzo drogie, to zwyczajnie w świecie się na to nie decydujemy. Natomiast często jest tak, że mając coś taniego, ale trudnego w hodowli, decydujemy się na to ze względu na to, że to jest po prostu tanie. Widać to bardzo często na przykładzie ptaszników, przede wszystkim na przykładzie Morinusa, który nie jest jednym z droższych pająków i dlatego bardzo często jest hodowany nawet przez osoby, które nie znają się aż tak na ptasznikach, żeby móc sobie pozwolić na jednego z najgroźniejszych ptaszników dostępnych w takiej hodowli dla ludzi, że tak powiem. Czy sytuacja będzie się zmieniać pod tym względem? Myślę, że z jednej strony nie, dlatego że ceny tak drastycznie się nie zmieniają, natomiast z drugiej strony może się zmieniać pod tym względem, że generalnie jako ludzie chcemy być oryginalni, chcemy hodować coraz to dziwniejsze rzeczy, coraz to bardziej oryginalne. Więc podejrzewam, że kiedyś może kształtować się taki trend, żeby kupować takie zwierzęta, których nie ma nikt dookoła. Jakie masz zwierzęta, jakie są Twoje ulubione mrówki? Jakie mam zwierzęta? No oczywiście mam psa, mam żółwia, mam węża, kameleona, mrówki oczywiście to wiemy wszyscy. W planach jeszcze kilka gatunków, natomiast o nich w tym momencie mówić nie będę. Jeżeli chodzi o to, jaki gatunek jest moim ulubionym, jeżeli chodzi o mrówki, to nie mam ulubionego. Wszystkie gatunki, które hoduję, hoduję dlatego, że po prostu je lubię. Nie ma tak, żeby któryś lubić bardziej niż inny. Natomiast muszę powiedzieć, że czasem po prostu lubię którąś kolonię bardziej, dlatego że na przykład jedna kolonia rozwija się bezproblemowo, podczas gdy druga cały czas siedzi w stagnacji czy coś takiego. W tym właśnie momencie mogę powiedzieć, że bardziej lubię tę pierwszą, która rozwija się bezproblemowo. Ale jeżeli chodzi o YouTube, to tutaj jest znowu sytuacja odwrotna, dlatego że jeżeli kolonia rozwija się bezproblemowo, to tak naprawdę nie ma o czym kręcić filmiku, tak więc wolę, żeby się coś jednak działo. Jakie jest Twoje marzenie z dziedziny terrarystyki? Jak rozumiem, chodzi tutaj o to, jakie chciałbym mieć kiedyś zwierzę. Moim takim największym marzeniem było przede wszystkim posiadanie kameleona. I kiedy spełniło się to marzenie, to od tej pory nie mam jakiegoś takiego większego marzenia terrarystycznego. Staram się wszystkie moje zachcianki terrarystyczne przede wszystkim weryfikować, czyli sprawdzać, czy na pewno to chcę. A jeżeli już jest tak, jeżeli zgadzam się z tym, że chcę to zwierzę mieć, to staram się je spełniać na bieżąco. Jakimi dziedzinami innymi niż mrówkologia się zajmujesz? Zajmuję się różnymi dziedzinami. Oprócz takich typowych mrówek hoduję również inne zwierzęta, stąd powiedzmy zajmuję się troszeczkę akwarystyką, troszeczkę ornitologią, oczywiście wężami, to zależy po prostu od gatunku zwierząt.
Natomiast oprócz tego lubię też ogrodnictwo, bardzo lubię bawić się roślinami, zakładać jakieś takie coś na kształt wabikusa. Myślę, że będziecie wiedzieć, o co chodzi, a jeżeli nie, to wpiszcie w internet. Poza tym oczywiście też projektowanie ogrodu. Bardzo cieszy mnie to, jak sam sobie rozmnożę roślinę. Moim takim największym sukcesem było rozmnożenie tui, które mi kompletnie nie szło. Ja wiem, że niektórzy mają tak, że urwą gałązkę i wsadzą do wody, od razu się rozmnaża u korzenia, natomiast u mnie było dużo gorzej. No ale udało się. Poza tym mam standardowe zainteresowania. Coś z muzyki, coś z filmu. Seriale oczywiście nie, bo to już wspominałem, że raczej seriali nie oglądam. Gry komputerowe. Bardzo lubię gry komputerowe, szczególnie RPG. Jestem wielkim fanem Wiedźmina, co myślę, że już wszyscy wiedzą, bo już kilka razy to podkreślałem. Bardzo lubię też Skyrim. Bardzo podobał mi się Far Cry Primal, jakoś tak. To takie o jaskiniowcach, nie pamiętam jak to się nazywało. Grałem też w pierwszej części Assassina. Także raczej w stronę średniowiecza. Nie lubię gier szczelankowych. Nie jestem dobry w CS, nie jestem dobry w Fortnite i te wszystkie takie szczelankowe. Aha, i grałem też w Minecrafta. Jakbyście chcieli, to kiedyś wam mogę pokazać jakiś tam mój świat. Co sądzisz o hodowli faraonek i mrówek ognistych? Powiem wam, że ta moda troszeczkę mnie przeraża. Boję się, żeby te gatunki nie wpadły w ręce osób niepożądanych, czyli osób mało odpowiedzialnych, albo takich, które kiedy się im te mrówki znudzą, to je zwyczajnie w sieci wypuszczą. To jest raczej rzecz niedopuszczalna i powinna odbywać się pod kontrolą, przynajmniej rodziców. Szczerze mówiąc, oglądam takie materiały, kiedy pojawiają się na YouTubie, natomiast sam nie hoduję i raczej nie uderzam w te gatunki. Ile czasu zajmujesz się hodowlą mrówek na co dzień? Ja zajmuję się mrówkami mniej więcej raz na dwa dni. Codziennie podaję im karaczany, natomiast to sprowadza się po prostu do wsypania karaczana do terrarium. Natomiast jeżeli chodzi o takie gruntowne karmienie, to jest przede wszystkim podawanie jedzenia w postaci miodu, no i sprzątanie areny. Mrówki karmi miodem co 2-3 dni i wtedy to już zajmuje mi około pół godziny. Natomiast jeżeli chodzi o sprzątanie, to już jest wyzwanie, dlatego że to czasem trwa 2-3 godziny. Im większa kolonia, tym oczywiście trudniej. Natomiast i tak uważam, że najbardziej problematyczne jest karmienie młodych kolonii, które są w probówkach. Dlatego, że tam trzeba wszystko wymieść jakimś patyczkiem do ucha, a potem wszystko z powrotem nakarmić, więc to się robi najdłużej. I jak miałem bardzo dużo mrówek w probówkach, to faktycznie spędzałem jakieś 2 godziny dziennie nad tym. Natomiast teraz powiedzmy, że średnio godzinę dziennie zajmuję się mrówkami. Natomiast jest to moje hobby i to lubię, dlatego nie liczę tego jako czas, powiedzmy, stracony. Teraz pytania szybkie. Psy czy koty? Ja jestem po stronie psów. Mrówki czy ptaszniki? Zdecydowanie mrówki. Jak wiecie, ptaszników się boję. Ile masz lat? No mam 25 lat. No i na sam koniec jedno z najczęściej pojawiających się pytań, a mianowicie co z wenatorkami? Ja wiem, że ten temat był bardzo długo nieporuszany, no i w tym momencie postaram się odpowiedzieć. Jak to było z tą moją kolonią wenatorów? Z wenatorami było coś takiego, że w bardzo krótkim czasie po tym, jak do mnie przybyły, okazało się, że mają roztocza. Rozpocząłem więc walkę z tymi roztoczami. Terapia oczywiście cytryną, terapia kwaskiem, więc to nie było nic prostego. Natomiast mrówki powoli wymierały. Nie mogłem sobie niestety z tymi roztoczami poradzić. No i jakiś czas temu padła mi ostatnia robotnica. Tak więc, moi drodzy, wenatorek już nie ma. Bardzo mi z tego powodu przykro. Czy kiedyś wrócą, tego jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do nich podejdę. Natomiast to wszystko jest kwestia przyszłości. Jak na ten moment nie planuję tego gatunku. Planuję natomiast inne, o których wam już wspominałem. Przepraszam wszystkich, że do tej pory nie było żadnej większej informacji. Teraz już wiecie, że wenatorek nie ma i już więcej się nie pojawią. No i to by było na tyle w tym filmiku. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję. Myślę, że pojawi się jeszcze kolejna część, dlatego że wszystkie pytania nie zostały wyczerpane. Natomiast wydaje mi się, że rozgaduje się tak, że faktycznie byłby ten filmik bardzo długi. Tak więc standardowo zapraszam wszystkich do komentarzy. Nowe osoby zapraszam do dołączenia do naszej mrówczej kolonii. No i standardowo czułki w górę.